Witam was, moi kochani, w następnym odcinku dzielnego Serious Sama, który pokonuje hordy najeźdźców z kosmosu, które chcą panować naszą ziemię. Oto misja finałowa. Jesteście gotowi? Bo ja się trochę cykam, wiecie, nie? Jak to jest, tam będzie pełno takich tych z innej tej, nie? I no w ogóle tam będzie taki duży ten, jak to się ten nazywa, no boss, no. I no kurde, cykora mam i mamy iść tam. Kurde, a ja nie mam amunicji. Ale to trudno, tak? Mówi się trudno i idzie się dalej i tutaj jest cutscenka. Obejrzyjmy. A pomyślę, że to dopiero 3/4 całej misji. Nagle takie WTF, co się dzieje? Wszystko się wali. O, jak zawsze, nie? Największe zabytki muszą się zawalić. Tak trochę jak domino, ale nie w takiej samej kolejności i piękne podsumowanie Serious Sama. Ale on jest brzydki. Dobra. Jest zajęty. Gdzieś tutaj jest jetpack. O, mamy jetpacka. Kurde, jeszcze musimy te kule zebrać, one są ważne. O, i se latamy, widzicie? Patrzcie, latam. Ja latam. Dobra, co nam jest potrzebne? Takie czerwone gówna, co tu są. Musimy po nie lecieć. O, tam. O kurde, on w nas strzela i strzela i strzela. Musimy mu na plecy to wbić, ale jak będzie zajęty, więc musimy tak wokół niego latać i po prostu omijać wszystkie strzały tych, co są tutaj na ziemi, a to jeszcze nie jest wszystko. Od czasu do czasu sobie puszczę spację. Tak, lata się na spacji. Ej, dobra, jestem za blisko niego. Muszę się trochę oddalić. I będzie strzelał! I strzela, kurde, lata to wszystko jak w Star Warsach. Dobra, puszczam spację. Dobra, teraz będzie zajęty. Wbijemy mu ten pręt tutaj w plecy, a niech ci piorun razi. Kurde, no nie uciekaj. Dobra, jeden jest. Lecimy po, kurde, drugi. No nie, no ej. Proszę mi się tu opanować. Kurde, nie zebrałem go. Dobra, mniejsza z tym, tam są następne. Woo! Dobra, jest zajęty. Mamy czas, mamy czas. Nie, 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 nie. Bądź jeszcze chwilę zajęty, proszę, proszę. Dobra. Ma dwa na sobie. Zaraz będzie walnięty piórnem z jasnego nieba. O, i teraz możemy strzelać mu prosto w facjatę. I naha, napadałeś naszą ziemię. O, dobra, nie. Teraz trzeba uciekać. Wow, 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 wow. No i co? Tak fajnie? No, i padł! Nie zadziera się z ziemianami! God damn it, bujacz! No, tak to się u nas robi na ziemi, no, zapamiętaj ty sobie! No i teraz mamy outro. W sumie dzisiaj wrzucam dwa filmiki.
żeby nie tracić po prostu takiego cennego czasu, że filmik będzie trwał parę minut. Znaczy, no, do 10 minut. Is your dad home? Yeah, tell him Sam's coming over to play, and by play, I mean kill him. Why, yes, as a matter of fact, I am. Moonlight, huh? I No, think ale it's that dziwko, time. no. I w ten oto sposób Sirius Sam przeniósł się w czasie. I chyba najpierw powinna powstać dwójka, później trójka, a na końcu powinna powstać jedynka. Aczkolwiek nie pamiętam, czy to powinno być w takiej kolejności. Jeżeli jest jakiś znawca Sirius Sama, niech proszę mi to napisze w komentarzu i mnie oświeci, bo no przyznam się, że nie pamiętam. Nie grałem w jedynkę i dwójkę, zacząłem od trójki i tylko trójkę przeszedłem. Wcześniej nie miałem kontaktu z serią Sirius Sama, więc trzeba po prostu nadrobić zaległości, tak? Graficznie gra dla mnie jest piękna. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Błędów też jako takich nie doświadczyłem grając w tą grę. I muzyka. Muzyka nadaje po prostu ten klimat. Przeszliśmy ogólnie podstawkę Sirius Sama trójki BFE. Więc w kolejnych odcinkach zapraszam Was do Sirius Sam 3BF Klejnot Nilu. Będzie to podzielone na trzy odcinki, ponieważ są tylko trzy misje, z tego co pamiętam. Ale też jest na co popatrzeć, więc do zobaczenia w następnym odcinku, a teraz się z wami żegnam. Cześć!